wieków zżyliśmy się z naszą Królową Niebieską. Niech dzisiejsze święto będzie okazją do osobistej refleksji nad jej obecnością w historii Polski, a także w życiu nas samych i naszych rodzin. Dziękuję. Panie i panowie, drogie dzieci, pana młodzieży, istotnie, tak jak pan wójt powiedział, zatroskani posłowie Sejmu Wielkiego w 1791 roku ustanowili konstytucję najnowocześniejszą na tamte czasy, po to, żeby budować silne i niepodległe państwo polskie, nowoczesne, ale też po to, aby dać przeciw sąsiadom, którzy wyciągali rękę po kolejne zdobycze Polski. Niestety nie udało się ani obronić zdobyczy i utraciliśmy niepodległość. To wszystko wiązało się z tamtą sytuacją i z postawami obywatelskimi. Drodzy Państwo, to święto jest radosne. Cieszmy się, że żyjemy w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Ale musimy również odnieść się do przeszłości, do tamtego pokolenia Polaków, którzy dla wolności cierpieli i oddawali swoje życie. Dziś my musimy uczyć się nawzajem patriotyzmu. Musimy uczyć przede wszystkim młodzież. To jest obowiązek dla nas w naszych rodzinach, w szkole, w kościele i to jest obowiązkiem również państwa. Ale również, tak jak pan wójt powiedział, jest to obowiązkiem samorządu. I mądry samorząd zrobi wszystko, aby dzieci i młodzież znalazły się w tym łańcuchu pokoleń, gdzie przenosi się pamięć o naszych bohaterach i o wolności. Ale mówiąc o przeszłości, też trzeba myśleć o przyszłości. Musimy ją razem budować, właśnie na bazie patriotyzmu. Bo patriotyzm to wielki duch, wielki ruch. Co mogą miliony zrobić? Wszystko. Mogą zmienić rząd, który jest niedobry. Mogą podejmować przedsięwzięcia, które w niektórych umysłach są nierealne. I tego patriotyzmu musimy się uczyć wzajemnie, aby realizować wielkie dzieła, które są przed nami, w oparciu o dzisiejszą rzeczywistość. Drodzy Państwo, cieszmy się i radujmy dzisiaj z tego święta. Dziękuję bardzo. Dzień 1 maja jest poświęcony ludziom pracy. Przypomina nam także przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 8 maja wspominamy zakończenie II wojny światowej. Pamiętając o tych ważnych rocznicach, chcemy jednak nasz krótki apel poświęcić twórcom ustawy rządowej z roku 1791, bowiem to oni właśnie wyznaczyli następnym pokoleniom polskich patriotów kierunek działań i myślenia o przyszłości naszego kraju. Przez 123 lata zaborów Konstytucja 3 maja dla Polaków była odzwierciedleniem marzenia o wolnej ojczyźnie. Dla nas współczesnych dokument ten to nie tylko historia, ale również drogowskaz. Cóż to za święto takie radosne, że całe miasto drży i faluje? Czy wracającą lud wita wiosnę? Czy na cześć wiosny tak kwatuje? O, coś większego Polska dziś święci. To Konstytucja 3 maja, akt wielki, ważny, godny pamięci. To naród cały jednością spaja. Szlachta, mieszczanie, lud uciskany, stają się równi w obliczu prawa. Wiwat Sejm, naród i wszystkie stany, takim okrzykiem brzmi wciąż Warszawa. Bo oto dzisiaj równi z równymi
równość i jedność na polskiej ziemi. Dłonie podają w braterskiej zgodzie, więc ciesz się Polsko, ciesz się narodzie. Ważne, aby znać okoliczności uchwalenia konstytucji. Polska w XVIII wieku pogrążyła się w chaosie wskutek samowoli magnatów i nieudolnych rządów dynastii saskiej. Coraz częściej mieszały się państwa osienne, wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Swoboda i samowola szlachecka doprowadziły do samoosłabienia państwa i poddania się obcym wpływom, szczególnie rosyjskim. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski, który był wielkim wstrząsem. W październiku 1788 roku zebrał się w Warszawie Sejm, zwany Sejmem Czteroletnim albo Wielkim. Zawiązano go w Konfederację pod laską marszałków Stanisława Małochowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehy. Reformy były dziełem stronnictwa patriotycznego, na czele którego stał Ignacy Potocki. Wielką rolę w zjednywaniu sejmowych zwolenników reform, a zwłaszcza w urabianiu opinii publicznej, odegrały pisma Stanisława Staszica oraz publicystyka Hugona Kołłątaja i działaczy skupionych wokół tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed mocą nie upiera.